tym roku po tytuł mistrza żarowskiej ligi futsalu Electrolux Cup sięgnął zespół Zebra Team. Przez ponad 3 miesiące piłkarze, którzy rozgrywali mecze, dostarczyli nam emocji w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłki holowej w powiecie świdnickim. Finał mogliśmy zobaczyć w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w sobotę 29 stycznia. Zamknięcia żarowskiej ligi futsalu dokonali Tomasz Pietrzyk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. To dzisiaj jesteście wszyscy zwycięzcami. Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować bardzo serdecznie firmie Electrolux za to, że co roku wspiera nas w tych działaniach. Zawsze możemy na nich liczyć. Mam nadzieję, że przy tej 15. edycji Electrolux Cup Żarów również marka żarowska, fabryka w Żarowie w zasadzie, wesprze nas finansowo. Oraz Piotr Statów z firmy Electrolux Żarów. Dziękuję wszystkim zespołom za udział w tej lidze. Gratuluję już wszystkim finalistom. Szczególnie pogratuluję naszej drużynie z Żarowa. Jeszcze nie wiem, które miejsce zajęliście, ale i tak wam gratuluję. Dziękuję bardzo. Podczas ceremonii zamknięcia zawodów wręczono także medale i puchary najlepszym zawodnikom, strzelcom bramek oraz bramkarzom. Organizatorem turnieju było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, a sponsorem głównym firma Electrolux Żarów.